proszę Państwa o chwilę ciszy, spokoju, tak? Szanowni Państwo, zebraliśmy się w celu odbycia sesji Rady Gminy. Na Rady Gminy. Chciałbym przywitać uczestników sesji pana wójta z pracownikami administracyjnymi gminy Szczecinek. Chciałbym przywitać panie i panów sołtysów, panie i panów radnych. Media pierwszy raz przywitam. I otwierasz 51. Otwieram 51. sesję Rady Gminy Szczecinek. Szanowni Państwo, w związku z tym, że na 15 radnych jest obecnych 10, w związku z tym jest kworum. Uchwały podjęte będą prawomocne. W związku z dzisiejszą sesją, proszę Państwa, wpłynęło do Rady Gminy, do pana przewodniczącego Henryka Brzozowskiego, pismo w sprawie porządku obrad. Wójt gminy zwraca się z prośbą o wprowadzenie poniższych zmian, to jest wycofanie z porządku obrad projektu uchwał w sprawie nieruchomości, zbycia nieruchomości Obręb Wierzchowo. Wycofanie uchwały zamiaru obniżenia stopnia organizacji szkoły filialnej w Sporym Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i następna uchwała w sprawie zbycia nieruchomości Obręb Mosina. To jest o wycofanie, tak? Wójt zwrócił się o wycofanie tych trzech uchwał. Zwrócił się również z prośbą o wprowadzenie do porządku projektów uchwał, następujących projektów uchwał. Wyrażenie zgody na zawarcie przez wójta gminy Szczecinek porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców gminy Biały Bór usługami realizowanym przez ośrodek środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie. I ta uchwała stałaby się w punkcie 6 pod punktem 2. Miejsce wycofanej uchwały pod punkt 2. Następną uchwałę, którą wójt chce wprowadzić, jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek. I ta uchwała w punkcie 6 byłaby pod punktem 4. Te uchwały macie Państwo przed sobą, tak? Dostarczone przez Biuro Rady. Proszę sobie zapisać tylko, że w punkcie 6 pod punkt 4 będzie ta uchwała. I trzecia uchwała, jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny. I to będzie w punkcie 6 pod punkt 7. Tak. Mogę? Tak, w sprawie może pani... Dobrze, mówię... Nie, to wprowadzę o to tak. Chodzi, tak? Dobrze. Szanowni radni, jeśli chodzi o wycofanie uchwał, to jeśli chodzi o punkt 6.2 działka zbycie nieruchomości Obręb Mosina, ta działka okazało się przy przygotowywaniu dokumentacji już takiej szczegółowej, że w 91 roku ona już miała taką uchwałę o zbycie. Druga rzecz dotyczy uchwały w sprawie wy,
wycofania wniosku o zbycie nieruchomości, czyli przygotowanie uchwały o zbycie nieruchomości w obrębie Stare Wierzchowo. Komisje, które weryfikowały tą uchwałę, uczestniczyły też w wyjeździe w teren, stwierdziły, że warto by było tą nieruchomość wycenić i później zastanowić się, w jaki sposób ją sprzedać. Dlatego też już na wniosek tej dwóch komisji poleciłem wycenę tej nieruchomości, a żeby też przychylić się do wniosku komisji, też wycofuję tą uchwałę, bo nie chciałbym w jakiś sposób tutaj, żeby to stanowisko było wypaczone. Przypomnę tylko, że ta nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczona na tereny usług sportu, rekreacji i użyteczności publicznej. Siódemka zmiana. I tutaj jeszcze jedna z ważniejszych uchwał dzisiejszego dnia. Zmiana zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej Spory, Szkoła Podstawowej w Wierzchowie. Tak jak mówiłem, spotkamy się z też i to była sugestia radnych, żeby przeprowadzić konsultacje ze społeczeństwem. Przeprowadziliśmy takie konsultacje w dniu wczorajszym. Przedstawiliśmy nasze założenia, nasze pomysły, jeśli chodzi o uchwałę, którą została złożona na posiedzeniu dzisiejszych obrad. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w zebraniu, zaoferowali się, że muszą przeanalizować, czy nie warto by było dla nich utworzyć szkoły ośmioklasowej. Oczywiście ośmioklasowa, to ja stwierdziłem, że to musiała być szkoła niepubliczna i poprosili o co najmniej kilka zmian namysłu, dlatego też w czwartek spotykam się ponownie z mieszkańcami. Jeśli będzie taka wola, że będą chcieli założyć szkołę niepubliczną, to będziemy musieli podjąć inną formę uchwały, prawda? Dlatego też nie chciałem tutaj w pewien sposób fakty wyprzedzać. Na podjęcie tej uchwały mamy spokojnie jeszcze co najmniej pół miesiąca czasu, bo do 28 lutego wszyscy uczestnicy tej szkoły powinni być poinformowani o możliwości korzystania z tej placówki w roku 2018 od 1 września. Jeśli chodzi o proponowane do wprowadzenia do porządku obrad uchwały, to uchwała o wyrażenie zgody na zawarcie przez wójta gminy Szczecinie porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców gminy Biały Bór usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o obiekt w filii, gdzie ona została zbudowana w ramach też deklaracji sąsiednich samorządów, że mieszkańcy tych samorządów będą uczestniczyli w tym ośrodku jako podopieczni, ale żeby można było sfinalizować takie uczestnictwo, to musimy zawrzeć porozumienie międzygminne z samorządem, który deklaruje uczestników do naszego środowiskowego domu samopomocy, przygotowuje ośrodek tamtejszy z samorządu, który będzie przystępował do naszego ośrodka, to znaczy MOPS w tym wypadku gminy Biały Bór, przygotowuje wywiad środowiskowy, przekazuje to do naszego gminnego ośrodka pomocy społecznej i nasz gminny ośrodek pomocy społecznej kieruje daną osobę do ośrodka. Koszty związane z pobytem tego podopiecznego są ponoszone przez wojewodę zachodniopomorskiego. Gmina do tej pory nie partycypuje w żaden sposób w kosztach utrzymania placówki.
Teraz tutaj, jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecina. Proszę Państwa, my mamy uchwałę, którą podjęliśmy w zeszłym roku. Jest to uchwała, która jest przygotowana w sposób właściwy, bowiem została ona nie dość, że przez nas podjęta, to też nie było żadnych zastrzeżeń w stosunku do tej uchwały od wojewody, ale po przeanalizowaniu jeszcze głębszym tej uchwały doszedłem do wniosku, że kompetencje, którymi mnie jako wójta zaszczyciła Rada, są przerastają w pewien sposób moje możliwości kompetencyjne. Możecie to zrobić i zrobiliście to, ale w zasadzie prawidłowością jest to, żeby to Rada Gminy podejmowała uchwałę o udzieleniu dotacji. Bo do tej pory było tak, że wy przyjęliście regulamin, była komisja, która weryfikowała wnioski, przedkładała do wójta do zaakceptowania. Teraz będzie tak, jeśli będzie ta uchwała, że będziecie składali wnioski, znaczy beneficjenci złożą wnioski, komisja powołana przez wójta oceni te wnioski, wójt to zaaprobuje i przedłoży Radzie do zaakceptowania w kwotach i propozycjach kierunków udzielonych dotacji. Jeśli chodzi o punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. Proszę Państwa, jesteśmy odosobnioną gminą, bo chyba wszystkie gminy w naszym powiecie, a na pewno większa część gmin w województwie do tej pory miała w deklaracjach ujmowane imiona i nazwiska, imiona rodziców i podatnika. I w tej chwili po głębszych analizach okazało się, że te imię ojca, matki, podatnika jest, jak to określono, nadmierną informacją, jeśli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych. Wbrew pozorom tak się może i tak zdarzyć, bo a my wychodzimy z założenia, że mamy podatników zagranicznych, gdzie zagraniczni podatnicy nie posiadają numerów identyfikacyjnych naszych i żeby można było dookreślić prawidłowo podatnika, dlatego zaznaczamy w naszych deklaracjach gwiazdkami informację, że jest to nieobowiązkowe, pole nieobowiązkowe, a jeśli będzie wymagane, to będziemy żądali, żeby je złożyć. Dalsza procedura okazuje się też było też takim naszym zabiegiem, że jeśli podatnik dany nie uiszcza opłaty do podatku, mamy możliwość wystąpienia do organów przymuszających zapłatę, czyli do komornika choćby nawet, a komornik już żąda informacji o danych rodziców. Dlatego teraz będziemy musieli występować o informacje, jak się rodzice danego podatnika, dłużnika nazywali, jeśli on nie da nam tego, to będziemy mieli znowuż problem, ale to wynikło z orzeczenia wojewody, który zakwestionował te zapisy i dlatego, żeby mieć wzór jednolity, proponuję, żebyśmy tam uchwałę przyjęli i później będziemy ją realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Wydaje mi się, że pytania co do tych uchwał wprowadzonych przez Pana Wójta będziemy mogli zadawać przy podejmowaniu, tak? Jeżeli przyjmie porządek obrad. Przechodzimy do punktu drugiego porządku, przedstawienie porządku obrad. Proszę Państwa, musimy przegłosować propozycje Wójta, tak? Które wpłynęły
do Biura Rady. Przedstawiliśmy tu Państwu na sesji. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanych zmian porządku obrad przedstawionych przez Pana Wójta i przeze mnie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Widzę, stwierdzam, że zmiany zostały przyjęte. W związku z tym, że zmiany zostały przyjęte, czy ja Państwu muszę przeczytać ten porządek obrad? Nie trzeba chyba, co? Ale przegłosować go musimy. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty pozytywnie. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, to jest protokół numer 50/17 z 28 grudnia 2017 roku. Protokół wyłożony był w Biurze Rady. Podejrzewam, że też jest i tu tak. Czy w związku z tym macie Państwo pytania i zastrzeżenia co do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Punkt 4. Wystąpienie zaproszonych gości. Nie ma. Punkt 5. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Wójt taką informację przedstawił. Państwo radni macie przed sobą. Proszę, jeżeli są jakieś pytania, proszę o takowe do Pana Wójta. Proszę. Proszę Pan Jurek Sikora. Wójcie, punkt 25 na temat tych ścieżek rowerowych. I od razu, jakie zmiany? Następny punkt w sprawie tych wędkarzy. Ktoś szerzej na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli mógłby Pan bardziej rozwinąć punkt 21. Spotkałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie w celu omówienia planów inwestycyjnych. I punkt 24. Spotkałem się z dzierżawcami terenu wokół lotniska Wilczelaska. Panie Wójcie, moje pytanie dotyczy pytania siódmego. Informacji. Chodzi o tą głęboką modernizację świetlic i ja tu czytam, że tu jest dwóch panów, którzy będą się, jak mam nadzieję, będą się bili o przetarg. I moje obawy są takie, że tu jest 720. Panowie zjadą na 400 i później, jak pan dobrze wie i ja wiem, te prace, które zostały wykonane kiedyś na świetlicach tych, no budzą dużo wątpliwości, nie? I dużo zastrzeżeń. I teraz mam obawę, że będzie to samo. Czy komisja przetargowa jakoś może się, nie wiem. Odniosę się do tego, bo takie same mam odczucia co pan. Dziękuję. Dziękuję. Tak, 12. Podpisałem list intencyjny w sprawie lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szczecineckim. Jakby z dwa zdania rozwinąć ten punkt. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Panie Wójcie, proszę. Ja pan przyzwolę sobie w kolejności będę odpowiadał nie do zadawanych pytań, tylko z informacji. Jeśli chodzi o dzień 26 stycznia, dokonałem otwarcia ofert przetargowych na kompleksową głęboką modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej Świetlica Wiejska w miejscowości Parsencko, Wilczelaski i Kurowo do wymaganego przez zamawiającego terminu złożono dwie oferty i najtańsza oferta opiewa na kwotę
725 tysięcy złotych, 700 zł. I to jest informacja z otwarcia drugiego przetargu, bo pierwszy przetarg był też ogłoszony. Zakończył się brakiem rozwiązania, czyli ze względu na brak środków finansowych został unieważniony. Ten przetarg został otwarty 26. Komisja przetargowa obrabia w tej chwili jeszcze oferty, ale już wiem, że jeśli będzie wyłoniony wykonawca z tego przetargu, to minimum 60 tysięcy będziemy mieli braku do zabezpieczenia w zamówieniu. Dlatego też poprosiłem panią skarbnik, żeby na najbliższą sesję, czyli jeszcze w lutym, zwiększyć środki na to zadanie, o te brakujące, celem wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. W tej chwili, panie radny, to jest tak, że przedsiębiorcy bardzo ważą swoje możliwości i zdolności i finanse. I nikt się nie porywa z motyką na księżyc, jeśli nie wie, że będzie miał za to zapłacone w sposób taki rzetelny. Ja powiem tylko tyle, że chcę, żeby ten przetarg już został rozstrzygnięty na tym poziomie, bo następne rozpisanie przetargu może się wiązać z tym, że zamawiający nie uzyska żadnej oferty od oferentów, a no niestety termin realizacji jest dość krótki, bo do 15 sierpnia powinniśmy to zadanie zrealizować. Dlatego tutaj na najbliższej sesji zaproponuję Państwu zmianę budżetową, przesunięcia, które spowodują, że będziemy się starali, żeby te zamówienie zrealizować. Jeśli chodzi o punkt 12, to tutaj mnie reprezentowała pani Marzena Nowacka i ona tutaj jako kierownik KOPS-u przedstawi Państwu założenia lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szczecineckim. Jeśli chodzi o punkt 21, spotkałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w celu omówienia planów inwestycyjnych. Czyli proszę Państwa, te zadania, które my realizujemy na poziomie gminy, są w wielu przypadkach, muszą się znaleźć, uzyskać uzgodnienia z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, a to przede wszystkim ze względu na to, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w tej chwili realizuje założenia polityki naszego kraju, gdzie nie dopuszcza się zbyt dużej ilości zjazdów na drogi krajowe. I mamy taką sytuację w miejscowości Jelenino, gdzie mamy trzy działki i chcemy widzieć trzy działki budowlane, w tym jedna zabudowana już. I możemy tylko do tej działki zrobić jeden zjazd. Chcieliśmy trzy, zostaniemy jeden. Musimy teraz to rozwiązać. Odpowiednio plan, jeśli chodzi o plan przestrzenny, plan zagospodarowania, to się wszystko zgadza w tym miejscu, ale na przykład nie ma, musimy ten podział uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad i temu też między innymi służyło spotkanie. Następnie była też sprawa dotycząca planu zagospodarowania miejscowości Marceli. I tam też mamy problem ze zjazdami i też była ta sytuacja omawiana, dyskutowana. W końcu udało nam się wynegocjować formę zjazdu, bo gdybyśmy jej nie uzyskali, to najprawdopodobniej na podstawie planu obowiązującego w tej chwili inwestor musiałby korzystać z naszej drogi gminnej, która jest coś w rodzaju odcinka najtrudniejszego obwodnicy, która jest budowana w przecinku, czyli na podkładach kredy wapiennej, kredy jeziorowej. I byśmy prawdopodobnie mieli problem nie z tej ziemi, jeśli chodzi o budowanie drogi dojazdowej do nieruchomości, którą by pan inwestor wykorzystywał na cele produkcyjne. Jeśli
chodzi o 24 punkt, spotkałem się z dzierżawcami terenu wokół lotniska w Wilczych Laskach. Muszę powiedzieć. Szanowni Państwo, spotkałem się z jednym zapytaniem i propozycją odnośnie wykupu gruntów dzierżawionych przez dzierżawców rolników na terenie byłego lotniska w Wilczych Laskach. To spotkanie odbyło się u nas w urzędzie. Dzierżawcy mają i my mamy czas, jeszcze miesiąc czasu sobie daliśmy na zastanowienie się. I następne spotkanie odbędzie się w Wilczych Laskach, gdzie spotkamy się po raz kolejny z dzierżawcami, naszymi rolnikami, którzy chcą i są zainteresowani prowadzeniem gospodarstw rolnych na tym terenie. Punkt 25. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym budowy ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe, które w tej chwili są budowane, to są budowane w oparciu o środki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu Europejskich Ścieżek Rowerowych. I dobrze się stało, że to marszałek przejął inicjatywę w budowaniu ścieżek transgranicznych, bo ta ścieżka, która będzie przebiegała przez naszą gminę, będzie biegła tak w stronę Mazur, jeśli gdzieś tam nawet będzie wchodziła na Litwę, Estonię, Łotwę, a w drugą stronę będziemy mogli dojechać do Holandii. Dobry rower kupić. Tak są pokierowane te ścieżki. To zobaczcie Państwo jedną mądrość, która w tym wszystkim jest, że jeśli ktoś jeden planuje ścieżki, to te ścieżki w zasadzie między samorządami się łączą. Bo w wielu przypadkach mogłoby być tak, że jedna by się kończyła 5 km powyżej drugiej na mapie, tak? Dlatego tutaj wydaje mi się, że marszałek realizuje słuszny cel. Nasza ścieżka transeuropejska, transgraniczna będzie przebiegała jako trasa pojezierna, tak się tak dziwnie nazywa. Będzie się zaczynała w miejscowości Jelenino, praktycznie w polu, bo będzie budowana na bazie drogi polnej. Później przejdzie tutaj na drogę, którą mamy zamiar wyremontować w ramach Funduszu Gruntów Rolnych, czyli będzie przechodziła koło sali wiejskiej na drugą stronę, później będzie szła nam koło magazynów zbożowych i wychodzi na drogę powiatową na Mosinę, przechodzi przez tory i kieruje się w stronę Świątek taką szeroką drogą. To jest do Szczecinka, do granic miasta Szczecinka. I później z drugiej strony, już nie będę tutaj wam kluczył po mieście, bo jakoś tutaj chyba się przejedzie. I wychodzimy później z drugiej strony w Bugnie, za Bugnem, w stronę Gałowa, w stronę Trzcinna, Spore, ze Sporego na Stare Wierzchowo i ze Starego Wierzchowa na Drężno, Kazimierz i wyjeżdżamy z naszej gminy. Czyli w zasadzie jest to zadanie bardzo skomplikowane, trudne do przeprowadzenia i założenia są takie, że na dzień dzisiejszy jest przygotowywana dokumentacja, to idzie, ten dobrobyt idzie do nas z zachodu na wschód. To znaczy, że pierwszy odcinek jest w tej chwili dokumentacja przygotowywana na między Łogłubowem a Bornym Sylinowem. W przeciągu tego roku i połowy następnego ma być zrobiona już pełna dokumentacja na cały odcinek. Ona będzie budowana. Tylko że musimy sobie zdać sprawę z tego, że te ścieżki rowerowe, szlaki rowerowe będą wykorzystywały też drogi lokalne. I jeśli jest droga utwardzona, to nikt nie będzie z boku budował ścieżki rowerowe.
Jeśli będzie ona trudno przejezdna, czyli będzie piaskowa, gruntowa albo brukowa, można przy tym budować ścieżkę asfaltową. Tak to ma wyglądać. Następną informacją dość nieciekawą dla użytkowników jest to, że po tej ścieżce nie wolno będzie niczym innym jeździć, tylko rowerami. Na rolkach, nie? Znaczy, no dobrze, nie pojazdami samochodowymi. O, może tak. I tutaj jeśli chodzi o 26 punkt, spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszeń wędkarskich, strażą rybacką gminną naszą i strażą rybacką państwową w celu omówienia założeń nowego regulaminu wędkowania na jezioro i na stawach Marceliny. Założenia są były takie, żeby jak najbardziej najbardziej prowadzić kampanię ściągającą wędkarzy do nas. I tak z ograniczeń to tylko doszła sprawa dotycząca zwiększenia okresu ochronnego dla węgorza, który jest od 1 chyba stycznia do któregoś tam kwietnia. Znieśliśmy też ograniczenia dotyczące połowu ryb karpiowatych i teraz jest to do 20 kg można złowić ryb karpiowatych. Zwiększyliśmy też limit na łowienie okonia. Jeśli chodzi o szczupaka, wymiary pozostawiliśmy bez zmian. Chodziło tutaj przede wszystkim, była głęboka dyskusja na temat stanu zarybienia naszego jeziora i wystąpiliśmy tutaj też między innymi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzenie, bo nasze badania, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, wykazują, że jezioro jest nadmiernie zarybione, chociaż co wędkarz, co użytkownik, to jest inne zdanie. Ale jeśli chodzi o stan zarybienia tego jeziora, to jest jedno z lepiej zarybionych jezior w Polsce. Dlatego też chcemy ten walor wykorzystać, a z drugiej strony nasze wystąpienie skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmierza w tym kierunku, żeby dać szansę temu jezioru jako naturalnemu akwenowi, a nie akwenowi, który ma być eksploatowany rybacko jako, czy gospodarczo i rybacko jako zbiornik taki półprzemysłowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Tak pani Marzena do punktu 12, tak? Dzień dobry, witam państwa. Odnośnie listu intencyjnego, to jest list podpisany pomiędzy starostwem powiatowym a wszystkimi miastami i gminami, które wchodzą w skład powiatu. Liderem tego projektu jest oczywiście starostwo powiatowe, a gminy i miasto Szczecinek jesteśmy partnerami. W skład tego partnerstwa wchodzą jeszcze już istniejące warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Celem tego, to na razie były takie założenia projektowe, zostały wyszczególnione cele, które jakby mają przyświecać podpisaniu tego listu. W tej chwili też pracujemy nad już taką konkretną, nad konkretnym projektem umowy, która będzie obowiązywała właśnie między liderem, czyli powiatem szczecineckim, a wszystkimi partnerami. Głównie chodzi tutaj, założenia mamy takie, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym, czyli stworzenie. Organizacje pozarządowe należą dlatego do tego partnerstwa, ponieważ pozwala nam to na szersze jakby dotarcie do tych osób, które potrzebują tej pomocy. Chcemy też dotrzeć do szerszej liczby i jakby mieć większe możliwości w pozyskiwaniu środków, ponieważ my jako jednostki samorządowe ośrodki nie możemy pozyskiwać z zewnątrz, więc tutaj będziemy się posiłkować organizacjami pozarządowymi.
i będziemy z nimi współpracować i wskazywać im osoby, które według ośrodków są wykluczone społecznie. Będziemy też pomagać jakby w kierowaniu osób niepełnosprawnych do tej takiej pełnej aktywizacji w życiu. Głównie chodzi tutaj właśnie o osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone społecznie. To taki zamysł jest tutaj tego przedsięwzięcia. Dziękujemy. Czy jeszcze może jakieś pytania w związku z informacją wójta? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawie. I pierwszą uchwałą, którą będziemy podejmować, jest uchwała dotycząca zbycia nieruchomości Obręb Damała. Tak? Czy są pytania może, jeżeli chodzi o tą uchwałę? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedstawionej przez mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała wspiera, że uchwała została podjęta. Następną uchwałą, którą będziemy podejmować, będzie uchwała, którą wprowadził pan wójt. To jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Szczecinek porozumienia w sprawie współdziałania i realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców gminy Biały Bór usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. Czy w związku z tą uchwałą są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Podpunkt 3 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. W obrębie Turowo. I proszę państwa, macie przed sobą, zanim przejdziemy do głosowania, macie przed sobą tą uchwałę i tam jest taki zapis w podstawie prawnym, że dwa razy powtórzyło się. Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje i Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje. Proszę jedno to stwierdzenie wykreślić. Tak? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, że się trzymał. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następna uchwała, którą prowadził pan wójt, pod punkt 4, punktu 6, jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek. Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następną uchwałą jest uchwała dotycząca zbycia nieruchomości Obręb Wierzchowo. I tu też taka uwaga, w paragrafie pierwszym przy cyfrze 0,0234 nie ma tam napisane, czego to dotyczy. Dotyczy hektara, tak? Powierzchni hektara. Proszę sobie zapisać. Czy są jakieś pytania w związku z tą uchwałą? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następną uchwałą jest uchwała punktu 6 uchwała dotycząca uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości Obręb Turowo.
Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Teraz uchwała została podjęta. Następna uchwała jest to uchwała, jedna z tych, które wprowadził wójt do porządku obrad. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny. Czy w związku z tą uchwałą macie państwo jakieś pytanie do wójta? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Podpunkt 8 punktu 6 dotyczy uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczecinek. Czy ktoś z państwa ma w związku z tą uchwałą pytanie? Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, ta uchwała jest w zasadzie niezmiernie ważna, chociaż pomimo tego, że mamy ograniczone zasoby mieszkaniowe, ale ta uchwała reguluje, komu możemy takie, z takim zasobem się podzielić, czyli podpisać z osobą umowę najmu. Ta uchwała też reguluje, co się dzieje z lokatorami, mieszkańcami, współlokatorami albo współmieszkańcami tego lokalu, jeśli osoba, która była głównym najemcą, no, przestanie funkcjonować, czyli odejdzie z tego świata. Jakie są założenia takie są też założenia tej uchwały, bowiem do tej pory mieliśmy taką pustkę w tej materii. Jeśli chodzi o mieszkania socjalne i komunalne, są określone wskaźniki, jakimi będziemy się kierowali przy przyznawaniu mieszkań i weryfikowaniu, czy nadal te mieszkania są właściwym osobom przypisane. To jest takie kompendium wiedzy na temat podpisywania umów i udzielania najmu dla osób, które będą w potrzebie. Na pewno też chciałoby się, żeby tych lokali było znacznie więcej, a przede wszystkim socjalnych, bo komunalne to są komunalne, które w pewien sposób są trudne w uzyskaniu tej materii rotacji. Jeśli chodzi o socjalne mają w założeniu cel taki, żeby pomóc zagospodarować się osobom w potrzebie. Czy to osobom, które mają niskie dochody, czy osobom, które na przykład zakładają rodziny, chcą się w jakiś sposób urządzić, to ten socjalny lokal jest potrzebny dla usamodzielnienia. Jeśli chodzi o komunalne raz przyznane, w zasadzie są nie do odzyskania, chyba że ktoś się naprawdę zrzeknie tego lokalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie wójcie. Czy w związku z tą uchwałą są jeszcze jakieś pytania może do wójta? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybie ich pobierania. Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Proszę, panie wójcie. Jesteś bardzo aktywny, pan wójt. Czyli na komisjach zostałem poproszony, żeby uściślić w paragrafie trzecim zapis w tabeli w kolumnie drugiej, jest pisany dochód. I to jest dochód,
pytanie było netto brutto. Jest to dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Tak to jest zdefiniowane. I tak tutaj proszę sobie przyjąć taką informację w tej pierwszej kolumnie, drugiej kolumnie, że to jest dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. To jest w rozumieniu. Tak, bo tam jest określone konkretnie kryterium dochodowe. Tam nie ma netto czy brutto. Jest kryterium na osobę i na osobę samotnie gospodarującą. I tam nie ma netto brutto w ogóle. Nie? I tutaj jeśli chodzi też o paragraf trzeci, komisja finansowa nasza zgłosiła, ażeby sztywną kwotę 13,70, która jest kwotą ustaloną przez ministra polityki pracy i pomocy i rodziny. Rodziny i polityki społecznej. Jest to kwota, która co roku prawdopodobnie będzie się zmieniała, żeby nie co roku nie zmieniać uchwały, dlatego też komisja zaproponowała, żeby tą kwotę zapisać opisowo. I to jest ta kwota to jest minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy w danym roku kalendarzowym. I ona będzie się nam zmieniała. Taki zapis prosiłbym, żebyście Państwo przyjęli do tej uchwały. Proszę? Wiadomo co. Dziękuję. Zrobimy to. Czy w związku z tą uchwałą są jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przeciw, nie widzę. Decyzja ta uchwała została podjęta. Dobra, idziemy dalej bez tego. Następną uchwałą jest uchwała w punkcie 6 podpunkt 10 zaciągnięcie pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Nie ma. Panie wójcie, to ta pożyczka jest związana na realizację inwestycji Wilcze Laski? Tak. Jest to napisane w uzasadnieniu. No ja tylko chciałem potwierdzenia, żeby sołtysi słyszeli, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu 11, punktu 6. Uchwała w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy Szczecinek na 2018 rok. Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Wójt, proszę. Pan wójt. Szanowni Państwo, chciałbym dokonać pewnej korekty dotyczącej załącznika numer 3, a chodzi o dział 6, paragraf 900, zakup 9-osobowego samochodu służbowego w kwocie 20 000 zł. Prosiłbym o zmianę dotyczącą zakupu samochodu służbowego bez 9-osobowego. Powiem dlaczego. Dzisiaj z sołtysami radnymi omawialiśmy sytuację naszych dróg. Okazuje się, proszę Państwa, że w przeciągu najbliższego czasu aura, jeśli się nie zmieni, to nie mamy możliwości dowożenia niektórych dzieci do szkół. Dlatego też zmuszeni jesteśmy do zakupienia samochodu, który mógłby dojechać do tych miejsc, gdzie są te warunki drogowe fatalne. Taki samochód nam jest na tą chwilę bardzo potrzebny i prosiłbym o taką zmianę. No ale to
w grę wchodzi wóz, panie wójcie? Nie, samochód terenowy, który by mógł dowieźć dzieci. Ale ja jeszcze nie. Czwórka, bo tyle mamy zobowiązania. Ale za 20 tysięcy? Tak. Nie wiem, czy ona zakupimy. Nie. Ale ja pytałam kiedyś o ten zakup, powiedział mi pan, że to jest na dowóz osób niepełnosprawnych do Gdy. A teraz okazuje się, że na uczniów. Zgadza się, ale na dzień dzisiejszy mamy taką, a nie inną okoliczność. My składamy wniosek, złożyliśmy już wniosek do starosty o przyznanie środków w wysokości 80 tysięcy na zakup samochodu do dowozu właśnie osób niepełnosprawnych i będziemy musieli, ten zakup będziemy realizowali gdzieś w miesiącu maju. Do tego czasu będziemy mogli sobie wygospodarować środki, żeby uzupełnić ten wkład. To jest poza planem, tak? To nie było planowane w ogóle. Rozumiem, że więcej pytań nie ma. Przechodzimy do głosowania z tą poprawką, tak, którą przedstawił wójt. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Szczecina z uwzględnieniem zmian, które zaproponował wójt? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przeciw, nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Podpunkt 12 punktu 6 dotyczy uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczecina na lata 2018-2029. Czy w związku z tą uchwałą są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przedstawionej przeze mnie uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 7 porządku obrad dotyczy sprawozdania z działalności Rady Gminy Szczecinek i stałych komisji Rady za 2017 rok. Te materiały państwo dostaliście, tak? Zapoznaliście się z nimi. Rada Gminy nie musi głosować, tak, tych sprawozdań, więc przechodzimy, jest jako informacja dla państwa, przechodzimy do punktu 8, wnioski i zapytania radnych. Proszę, czy ktoś ma w związku z tym punktem pytania? Pani nie ma. Nie widzę. Panie wójcie, nie ma pytań. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9, wnioski i zapytania sołtysów. Uprzejmie mój drogi, bez mnie odpytań. Proszę. Pan sołtys, proszę. Tak, przed chwilą właśnie, panie wójcie, dotrzymałem telefonu od mieszkańców. Ci, którzy mają linię, chodzi mi o, jest wprowadzone przyłącze tej kanalizacji. No. I ponoć tam maszyny, koparki strasznie niszczą te prywatne łąki, które są od tutaj hodowli wisów w stronę Turowa. I oni nie dostali żadnej informacji, nic tam nie wiedzą, a... Dobrze. Oczywiście. Odpowiedniej firmie, która to się zajmuje. Tam są łąki torfowe, kurczę, i już właśnie jeżdżą, sprawdzają teraz tam ludzie i już miałem problemy, że tam jest duże straty jakieś porobione, szkody. Proszę pani Sikora. Nie bójcie, już kiedyś tam wnioskowałem o to oczyszczenie tego rowu, tego przepustu. W dalszym ciągu woda się zbiera, znowu jest prawie na równo z tą drogą. Ja wiem, moje takie zdanie, że wszystkie te krzaki trzeba byłoby wyciąć, dopiero bobry nie miałyby czym zapychać te. Dziękuję. Czy już nie ma więcej pytań od państwa sołtysa? Nie ma. Oczywiście, panie Mariuszu, powiadomię wykonawcę, no bo ten rozciąg buduje przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Szczecinku. Zobaczymy, co oni tam nam odpowiedzą. A jeśli chodzi tutaj właśnie
W zasadzie we dwóch sobie odpowiadamy na pytania. Krzaki, no my nie mamy tam żadnego, żadnej nieruchomości. Te nieruchomości są prywatne i w zasadzie zmusić kogoś do oczyszczenia z krzaków, no spróbujemy. No, wydaje mi się, że dobrą wolą właściciela, prawidłowa agrotechnika, jaka jest stosowana przez właścicieli gruntów rolnych, bo to są grunty rolne, wymaga oczyszczenia zawierzchni rzek. No, nie pójdę komuś wycinać krzaki, bo okazuje się gdzieś tam w skotnikach przy naszej drodze ktoś powycinał jakieś tam krzaki, a przy okazji zahaczył jakieś świerki. No, jest więcej kłopotu niż to warto. Ale zgadzam się. Tamtym poznaniach czy wytniać jednego krzaku. Widzisz to, dlatego mamy to, bo oni lubią zieleń. Ale powiem panie radny tylko tyle, panie sołtysie, że ostatnio jak to mieliśmy tą sytuację kryzysową w tym miejscu, to był problem na rzece, na rzece Parsencie. Ale rzeka teraz jest wyczyszczona. No to musi być odpływ, gdzieś musi być zatkane. Dobrze, wyślemy tam służby, te, które się tym zajmują, czyli to jest zarząd gmin, spółka gminną wodną i która się tym powinna zająć. Dobrze? Dobrze. Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sprawy bieżące Rady. Nie ma żadnych spraw związanych z funkcjonowaniem Rady i w związku z powyższym dziękuję państwu za sprawne przebiegnięcie przez tą sesję. Zamykam 51. sesję Rady Gminy Szczecina.